W XIV-wiecznych Czechach król ratuje swój pogrążający się w chaosie kraj i sięga po władzę nad całym chrześcijańskim światem. Aby zabezpieczyć swoje bogactwa, Karol IV buduje majestatyczny zamek Karlsztejn i rozpoczyna kampanię, która ma jeden cel – uczynienie z Czech serca Europy. Europy. Karlsztejn. Dawno temu, jak głosi legenda, piękna czeska księżniczka rzuciła w topiel rwącej rzeki złotą kołyskę. Gdy kołyska ginęła w wodzie, księżniczka wypowiedziała te słowa: zniknij teraz, by pewnego dnia wypłynąć, a wtedy dobre ręce złożą w tobie dziecię, które przyniesie zbawienie tej ziemi i ludziom, którzy ją zamieszkują. Kilka wieków później na świat przychodzi królewski potomek. Proroctwo spełnia się. XIV-wieczne Czechy borykają się z problemem sukcesji tronu. Małe królestwo ściśnięte pomiędzy Polską, Niemcami i Austrią jest przedmiotem sporu pomiędzy rywalizującymi możnowładcami i monarchami obcych państw. W roku 1310 tron obejmuje Jan Luksemburski. Z jego małżeństwa z czeską księżniczką rodzi się syn Karol. Jednak narodziny królewskiego dziedzica nie uciszają politycznej burzy. Obawiając się czeskich szlachciców mogących dążyć do podporządkowania sobie Karola, król zabiera syna z zamku królowej. Chłopiec już nigdy nie ujrzy matki. Karol dorasta na dworze swojego wuja, króla Francji. Tam w osobie nauczyciela, który pewnego dnia zostanie papieżem, zyskuje wiernego sojusznika. Przepych i splendor królewskiego dworu nie są w stanie uciszyć tęsknoty Karola do rodzinnych Czech. W poszukiwaniu ukojenia Karol zwraca się ku dziewicy Maryi. I to właśnie w wierze odnajduje namiętność, która pokieruje jego życiem. Gdy w roku 1346 jego ojciec umiera z ran odniesionych w bitwie pod Crecy, Karol ogłasza się władcą Czech. 30-letni monarcha pisze: królestwo zastałem spustoszone. Większość szlachty to tyrani, którzy podzielili kraj między siebie. Z zapałem, który będzie charakteryzował całe jego panowanie, Karol dosłownie miażdży czeską szlachtę, a przeciwko heretykom, którzy sprzeciwiają się jego wierze, wznosi miecz inkwizycji. Aby utwierdzić swoje panowanie, król Czech nakazuje wznieść zamek Karlsztejn, fortecę wykutą na szczycie góry, 10 kilometrów na południe od Pragi. Dla niespokojnego króla Karlsztejn nie jest domem. To raczej królewski skarbiec, grobowiec mający chronić królewskie klejnoty, rezerwy złota oraz przedmioty o ponadczasowej wartości. Święte relikwie. Karol wybiera to miejsce, pamiętając je jeszcze z dziecięcych wspomnień. Góra strzeżona przez 5 skalistych szczytów. W 1348 roku arcybiskup Pragi kładzie kamień węgielny pod budowę twierdzy.
Na rozkaz króla poddani zaczynają wznosić imponujące fortyfikacje. Najeżony blankami, mur z wieżami strażniczymi ochrania wewnętrzne budynki. W niektórych miejscach grubość muru osiąga prawie 7 metrów. By dostać się do środka, tak przyjaciel, jak i wróg musi przemierzyć wiodącą przez miasto drogę, która prowadzi przez 3 wartownie. Dostępu do ostatniej wartowni strzeże most zwodzony. Układ Karlsteinu nie ma charakteru tylko ściśle obronnego. Karol wzoruje się na jerozolimskim wzgórzu świątynnym, duchowym centrum chrześcijańskiego średniowiecza. Wysokość każdego budynku odpowiada jego pozycji w hierarchii świętości. Na samym dole znajduje się dom miejski, potem pałac cesarski i w końcu najważniejsza ze wszystkich budowli, wielka wieża, w niej kaplica Krzyża Świętego. Karol postrzega wspinaczkę od domu miejskiego do wielkiej wieży jako podróż na święty szczyt, symbol pielgrzymki do Ziemi Świętej. Schody wznoszą się przez 3 poziomy dekoracji, jeden strojniejszy od drugiego. Od czasów Karola Wielkiego każdy kolejny władca świętego Cesarstwa Rzymskiego prowadzi armię chrześcijan przeciwko poganom. Po uzyskaniu tytułu cesarza i zdobyciu panowania nad środkową Europą, Karol chce uczynić Czechy centrum chrześcijańskiej cywilizacji. Zamek Karlstein staje się symbolem królewskiej wyprawy do Ziemi Świętej. Za chwilę powrócimy do Karlsteinu. Na najniższym poziomie zamku znajduje się podwórze. Tutaj wytwarza się broń, tu również piecze się chleb i robi pranie. W zamkowej studni nad blisko 100-metrowej głębokości zbiornikiem wisi kierat. Zbiornik jest zasilany przez przepływający pod zamkiem strumień. Dwóch ludzi obsługujących kierat jest w stanie wyciągać blisko 15 litrów świeżej wody na minutę. Ta wspaniała konstrukcja mogła stać się przekleństwem twierdzy. Karlstein można było zdobyć po prostu zatruwając wodę. Jednak żadna z oblegających armii nigdy nie dostrzegła tego słabego punktu. Niedaleko zamkowej studni rozegrały się sceny najkrwawszej z legend Karlsteinu. Żona zarządcy zamku została skazana na śmierć głodową. Kobieta zabiła 12 służących. Ich duchy podobno do dziś straszą na zamku. W 1350 roku nauczyciel Karola z czasów dzieciństwa zostaje papieżem jako Klemens VI. Podczas gdy ten potężny sojusznik pracuje nad wyniesieniem Karola do godności cesarskiej, król robi wszystko, aby uczynić Pragę stolicą godną dziedzictwa Rzymu. Mając na uwadze rozkwit miasta i popieranie handlu, Karol łączy dwie części Pragi, wznosząc most nad Wełtawą. Ta budowla na zawsze będzie nosiła jego imię.
Aby jego poddani mogli korzystać z dobrodziejstw edukacji, Karol zakłada pierwszy w centralnej Europie uniwersytet. Zatrudnia także artystów. Stolica Czech ma być piękna. Katedra Świętego Wita oraz 20 innych kościołów i klasztorów w majestatyczny sposób odzwierciedlają wiarę króla. Przez cały ten czas okazały zamek praski stanowi centrum działalności Karola. Czeski monarcha zaczynał uważać siebie za współczesnego Cezara, twórcę imperium podążającego za krzyżem. Karol modli się w kościele Najświętszej Maryi Panny. Budując go, oddał cześć dziewicy Maryi, która zastępowała mu matkę w latach młodości. Stosunek króla do Boga i człowieka znajduje swój wyraz w kościelnych freskach. Przedstawienia Armagedonu symbolizują